Witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Niebawem, już za godzinkę, przyjdzie do nas nowe dziecko. Dlatego właśnie zaczęłam nagrywanie. Natasza kończy obraz, w sumie to nadal go maluję. Jeszcze i to pewnie zajmie kupę czasu. Dzieci odesłałam do szkoły, udało mi się odrobić prawie wszystkie lekcje Franka. Choć nie było łatwo, musiałam go obudzić w środku nocy i ogarnąć. No ale jakoś daliśmy radę. Także tak, zostało mu tutaj tylko takie jedne i odrobił to na 80%, więc mam nadzieję, że poprawi mu się ocena. Oby. Słyszę, już dziecko się obudziło. Jego też trzeba zacząć w końcu uczyć i tak dalej. Przydałoby mu się dać to mleko mądrości, ale Natasza jest zbyt niezadowolona. Weź to, co on potrzebuje? No, przydałoby się go nakarmić. Więc go nakarmimy. O, może tego. Boże, ten syf. Dobrze, że pokojówka przyjdzie zaraz. Co ten psie? Znowu się brudzisz? No, jeszcze nie. Boże, pies szczęśliwy chyba pierwszy raz. Od nie wiem kiedy. Masakra. I nie wiem, mówiłam, że nagrywam odcinek jeden po drugim. Dlatego nie czytałam komentarzy jakby co, więc miejcie to na uwadze. Tak, i nas w ten szczególny dzień bierzemy niemowlę oczywiście. Szkoda, że ona już nie ma tego pragnienia z niemowlęciem. Na pewno to będzie chłopiec, więc... Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Dostaliśmy dziewczynkę? O mój Boże! Serio? Jak jeszcze będzie biała, to po prostu nie wiem. To chyba robimy imprezę. O kurczę, to teraz tak. O, może idę na imię Iga. Bo po H jest... Nie, aby... I J, tak, no teraz jest I. Iga. Dobra, chłopiec miał być Ignacy. I co? Czy ona jest? No nie, ona jest taka mulatka chyba. Zaraz zobaczymy zresztą. O mój Boże, mamy. Ups. Ups, ups, ups. Dziewczynkę mamy, dziewczynkę. Gdzie jest ta babka z opieki społecznej? Pokaż ją. No jest ciemniejszej karnacji, ale nieważne, jest dziewczynka i tak jest jaśniejsza od pozostałych dzieci. Jej! Normalnie to będzie nasze rozpieszczone dziecko. Najukochańsze. Gdzie ty idziesz go karmić? Czy ja ci mam strzelić, Berenika? Nie mam słów, po prostu ja nie mam słów do nich. Czemu oni mi to wiecznie robią? Tak, bani go na ziemię i daj mu jeść. I kobieta, zapłaci rachunki. No... Ja po prostu, brakuje mi słów, moi drodzy, powiem wam szczerze. Czasem do tej gry. Dziecko mi je walnęła, kurde bele, pod płotem. Super opieka społeczna, super. Super. Mogę tak dalej. O, kto to? Maria Poganiacz. Denerwują mnie te psy. Tak, i zapłać rachunki wszystkie szybko. Weź to biedne dziecko. O, naszą córeczkę kochaną. Wszystkie tak, bo tutaj widzę, że porzucane są. Już? Poszło? Wow, 1000 się nazbierało. Obejmij ją. Nie szczekaj na moje dziecko, ty paskudo. A ty gdzie tu leziesz? Mały smarkaczu. Wynieśmy ją do domu. Opłacało się zrobić przerwę w nagrywaniu, moi drodzy. Przynajmniej dzięki temu. Albo wiecie co, nakarmimy ją. Nakarmimy ją. O Jezu. To pewnie jest głodna. A ty co byś chciał? Siku byś chciał. Poproszę o poczytanie, dziecko drogie, ty musisz się nauczyć korzystać z toalety, więc chodź tutaj. Zaraz cię nauczymy. I żeby cię nie nosić, kupię nocnik na dole. Bo już mam dosyć ważenia po tym piętrowym domu. Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby taki dom kupować. Ale ja przeczuwam jakąś przeprowadzkę, albo... nie wiem, tu będzie pewnie coś przeszkadzało zaraz. Jakąś przeprowadzkę, albo remont. Po prostu remont. Mieli nocnik na środku salonu. Bo czemu nie? Kto nam zabroni?
ogóle nie wiem, czy to miadanie nie przenieść tutaj właśnie. Nie wiem sama. Tutaj nikt i tak nie siedzi. A tu zrobić może, nie wiem, większą łazienkę albo coś? Nie wiem, nie wiem. Pomyślę. Na razie nie mam tak za bardzo weny na tą, na remonty w Sims 2 i tak dalej, więc wiecie. Tak, nakarm ją. Zrobię wam focie. O, jakie to jest słodkie! Ciekawe, co z niej wyrośnie, czy będzie ładną dziewczynką. Już nie mogę doczekać, kiedy urośnie, dlatego musimy szybko nauczyć chora tego wszystkiego i będziemy działać. Muszę do końca, pokaż się choracy. Nope, 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 przecież jadłeś przed chwilą, proszę cię. Muszę ci na dół zabawki znieść. Co ty byś chciała? Maksymalny entuzjazm. Znowu będziesz jadł. Patrzcie, jak on jest najedzony wiecznie, ale przecież ma pełny pasek. To ja nie wiem. No i po co mi ten deszcz jeszcze tutaj, no? Chodź, mam nadzieję, że się nauczysz ścigać w końcu. Nataszce, musiałabym pospełnić tutaj pragnienia, żeby... Ile ty masz już tych dzieci, sumie? Wow, wow. Pięknie to wygląda. 2, 4, 6, 8, 9. No to jeszcze jedno. O, dawaj. O mój Boże. Ja przeczuwam Armagedon. Jeszcze jedno dziecko i spełni moje pragnienie. Tak. Nie wiem, co ja robię ze swoim życiem, a właściwie z życiem Nataszy. Ale drugi niemowlak to chyba nie jest dobry pomysł. Nie, żeby coś. Super! Brawo! Tak! Ucz go mówić. Pracownik adopcyjnego, chyba to tak? Zabierzcie mi wszystkie dzieci, mam ich dosyć. Tak, chcę adoptować. Może... Może będzie kolejna dziewczynka, jak myślicie? Kurczę, teraz to naprawdę. Jakby była kolejna dziewczynka, to chyba byłoby jakiś cud nad cudami. Tak, powiedz krzesełko do karmienia, którego nie masz. Miś. Super. Chciałabym jej to pospełniać, ale nie wiem. Bomba zostaje przyjacielem. Nie masz czasu na tego psa. Chciałabym jej zmienić fryzurę i ubranie, ale ja boję się wchodzić z nimi do tego lustra i do tej szafy, bo się boję, że mnie zgrywali. Dlatego pewnie spróbuję to zrobić jakoś pod koniec nagrywania. Jak już nie będę nic nagrywać, to będzie mniejsze ryzyko, że mnie wywali. Znaczy, wywalić to mnie może wywalić, ale przynajmniej nie będę zła, że mi grę wyłączyło. Bo jakby miał wszystko nagrane, to pewnego popołudnia Gabriel popisuje się przed kolegami z klasy i udaje mu się przerzucić krzesło przez całą salę. Proszę święty. Trener drużyny piłkarskiej zauważa ten pokaz sprawności. Jezus Maria. To miał być pokaz sprawności, abym mu dała nagany i wezwała rodziców do szkoły, że rzucę krzesłem przez całą salę. No czy to jest normalne? To jakaś patologia. Co ty byś chciał, kochany? Natasza bawi się ze mną. Ojej, no dobrze. Pobawmy się z nim chwilę. Pa, kuku. Gabriel doskonale radzi sobie w szkole. Jej, chociaż jeden. O, tam mały się ten, czekajcie. O, ty chcesz spać tylko. A ty, mój kochany, ty byś chciał zrobić siuśku. To sobie proszę cię, zrób te siuśku. I możesz iść sobie pooglądać telewizję. A ty jak tam? Plus 3, dobra, podnieśliśmy trochę stopień. Minimalnie, ale zawsze coś. Ty też chodź na telewizor. Bo... A dobrze, jutro jest sobota, dobra, jutro odrabiamy lekcje dzieci. Wolgan też ma wolne, więc ogarniemy naukę Horacego, tak. Może ty masz lepszy pasek, tak średnio, ale... No nie wiem, co to widzę. Aha, co ty byś jeszcze chciał? Natasza mnie łaskocze. Uszczęśliśmy trochę, chociaż to dziecko. Ale musimy iść do Iggy. Więc jeszcze tylko łaskotki. I do końca ją. Jego. Bo on jest śpiący.
Wiem, synku, jestem z ciebie bardzo dumna, tak. Jesteś moim małym geniuszem. Ale mama nie ma czasu. Mama nie ma czasu, no. Co ty chcesz? Aha, to na ty... Boże, mi się myli Franek z tym małym, bo oni mają takie... W ogóle, co, w czym ty chodzisz, dziecko? Wyglądasz naprawdę jak sierota jakaś. Masakra. Dobra, bo Natasza też musi coś zjeść. Tylko niech zmieni jej pieluszki. Żeby ona tutaj nie płakała, bo... No tak, powinnam zrobić w ogóle osobny pokój. Bo oni się budzą nawzajem. Już? Będzie cisza? Możesz ją jeszcze objąć i położyć z powrotem. Możesz już spać? No już możesz spać, siostra już nie krzyczy. Zrób hamburgery dla dzieci, o. Na pewno będą szczęśliwe. Jak tam twoja zabawa? O, całkiem nieźle, kochany. On jest zmęczony, bo ja go wcześniej zerwałam z łóżka, więc... Sami rozumiecie. Ale wiesz, że musisz odrobić się... A nie, dobra, jutro mieliśmy odrobić lekcję, tak, dobra. Dobra, dobra jest, oglądaj sobie telewizję. Gabriel? Czemu? A, bo ty wolałeś iść spać. Chodź się przyjąć, dobra, to później będziesz spał. Wolfgang, ty dzisiaj wracasz do roboty? Wracasz z tej roboty? No. Opróżnij ten nocnik. Co ty byś chciał? Zdobyć punkt umiejętności i szósty poziom logiki. Gdzie my mamy szachy? Na górze. Jeszcze wyżej. Albo i nie. Nie, na dole były chyba. Na miłość boską, chyba nie mamy w ogóle szachów. Coś sobie uzdrałam. Obie, wiesz co, chodź tutaj. Rób pana klocka, rób zabawki też. Planowałam mu te zabawki już od dawna, że będzie robił, a jakoś... Jakoś nigdy nie było na to czasu. Natasza, nie możesz wszystkiego rozłożyć przy stole. Do jedzenia, dzieciaczki. Boże, jak ten pies je. A ty w ogóle widziałeś? Masz córkę, chłopie! Córkę, mamy córkę! Cholera jasna, udało się. Aż w to nie wierzę. Simsy mnie zaskoczyły po prostu. I co? Pogłasz, sprzedaj. Weź tego klocka, możesz go wziąć? Gdzieś dzieciom do pokoju. Niech sobie chłopacy mają. O. Tatuś im zrobił pana klocka. Czekaj, zobaczmy, co tam jeszcze masz do zrobienia. Zakrętki, śrubki, nakrętki, hello. O, zrób latawca, bo ja bardzo lubię... Znaczy, nie bardzo lubię, tylko jeszcze nie widziałam tutaj. Latawiec Franka. Dobra, zrób latawiec Franka, to będzie dla Franka. Wspólny posiłek, wiecie, że macie siostrę, wiecie, że macie siostrę? Boże, Natasza, ty śmieję. Super, skoro już mamy siódmą, jutro jest sobota i chyba Wolfgang ma wolne, no. Chyba mówiłam nawet o tym dzisiaj, już... Gadam. Jak nie radzi sobie zbyt dobrze w szkole? Już podnosi swoje oceny, dajcie mi spokój, ludzie. Będzie mi to teraz cały weekend chodziło. Super. Dobrze wygląda.
Nie mam ci go powoli za bardzo. Znaczy, teraz o tej porze i ten deszcz to raczej nie da rady puszczać latawców, ale. O, tutaj. Może bym go powiesiła. Dobra. Dajmy na razie mu spokój, bo on mógł się odświeżyć. Tu jest imbalek i prysznic. Natasza, co tak długo jesz, kobieto? Masakra jakaś. Sobie skorzystasz i się wykąpiesz. A wy, dzieciaczki, wy już spać. Gabryś też powinien, ale ja go jeszcze poproszę, żeby schował jedzenie do lodówki. No. W ogóle patrzcie, spokojne dziecko z tej Igi. Nie krzyczy ani nic. Już pewnie głodna. Zaraz tata tutaj się zajmie nimi. Tutaj na nocniczek nasz poracy. Mam nadzieję, że będzie chciał. Bo ma dobre paski, więc. No nie gadaj, że już nie zdążyłam. Kto tak śmierdzi? Nie. Coś mi się wydawało. O, super. Tak, a potem wiesz co, możesz nakarmić Igę, tatuśku. Nakarm swoją córeczkę. Ludzie, przestańcie biadolić! Halo! Oni gadają, nie jedzą i kurde bela... Tak, zachowaj resztki i też pójdziesz spać. Co wam się stało? No pies, jak zwykle. Nie musów. Blokują się na schodach i na wszystkim po prostu. Masakra, ten dom jest chyba dla niej za ciasny. Muszę coś tutaj troszkę pozmieniać. Żeby, wiecie, był bardziej przestronny, żeby się tak nie blokowali wszyscy na schodach i tak dalej. O rany boskie. Teraz on nie przejdzie na pewno. To weź ją obejmij. Franek, ty idziesz. Bąbel! Normalnie oddam tego psa do schroniska zaraz. On mnie krwuje. Głęboki oddech. Głęboki oddech. Jeden, drugi. Oddychaj głęboko. O, rany boskie. Jeszcze jedno podejście. Można pić dzieci. Teraz dać radę? Daj przysmak, daj mu przysmak, przynajmniej go czymś zajmiesz. Nie możesz go zganić, że znowu się zlał. A biedny wolgą ci siedzi z tym dzieckiem. Nie kładź jej na podłogę! Śmierdzi? Co ty gadasz? Przecież ma nie śmierdzi. Dobra, kurczę, ogarnęli się. Dało się. On się tu bawi, dobra, to niech się bawi. Ty idź spać. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. Bąbel. Oddam cię do schroniska. Albo sprzedam komuś. Zobaczcie, no. Dobra, moi drodzy. Ja sobie zaraz nagram jeszcze jeden odcinek. Już nie mam cierpliwości, ale nagram go, bo chcę zobaczyć, czy dostaniemy kolejną dziewczynkę. Pewnie nie. To już byłoby za wiele szczęścia. W każdym razie dziękuję wam za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!